Serdecznie zapraszam na film pod tytułem Przyroda wokół mojego domu. Żura. Gatunek dużego ptaka z rodziny żurawi. Żurawie są zwykle w oddaleniu od siedzib ludzkich. Żerują na łąkach i polach uprawnych. Działalność inżynieryjna bobrów jest wywołana potrzebą zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Stały i podwyższony poziom wody pozwala na ukrycie podwodnych wejść do schronień, domków, czyli żeremi i nor. Umożliwia zatopienie magazynów pokarmu na zimę. Skraca drogę ucieczki w przypadku żerowania bobrów na lądzie i ułatwia spławianie drewna. Bobry budują tamy, przeważnie na niewielkich, płytkich ciekach z lokalnie dostępnego materiału. Gałęzi, mołu, darni, kamieni i żwiru. Mogą one osiągać długość kilkuset metrów, a wysokość kilku metrów. Są stosunkowo trwałe i można po nich swobodnie chodzić. Na lądzie bobry poruszają się bardzo niezdarnie. Za to są doskonałymi pływakami i mogą pozostać pod powierzchnią wody przez 15 minut. Budują tamy. Bobry tworzą małe stawy, w których mogą bezpiecznie żyć i gdzie zimą pod warstwą lodu znajduje się dużo pożywienia. Winniczek to największy lądowy ślimak w Polsce. Bywa eksportowany z Polski do Francji, gdzie używany jest za przysmak.